Dobrze, jesteśmy cały czas tutaj, proszę Państwa, gdzie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Tu, gdzie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i że buziaczki przesyłamy. Wznosimy się na ten poziom coraz wyższy, bo chcemy tylko Wisłę jeszcze zobaczyć, że jesteśmy nad Wisłą. Na Mazowszu, nad Wisłą. W Moherowej Warszawie już nawet Wisłę Państwo widzą z odległości. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Tutaj, gdy jesteśmy na Mazowszu i Państwo zobaczą, jakie chmury są, prawda? Jak niebo jest zachmurzone strasznie. No, poszczególne ptaszki widać latają. I tak, żeby człowiek podchodził do Pisma Świętego, do wiedzy, że ptaszki, że Bóg też karmi ptaszki, to by więcej miał mądrości, niż te cyfry będzie sobie wpajać i wbijać do głowy. Już od jakiegoś czasu, oni mówią, żeby tak nie. Że to nie jest metoda. Metoda to jest, aby zrozumieć, aby mieć pojęcie, aby coś z tego nowego w Twoim umyśle mogło powstać, bo teraz najnowsze badania amerykańskie są, ale to są tylko wiadomości podawane na łamach Przebudźcie się. Na pewno w tych książkach o mózgu, które są tutaj stare w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, o tym nie przeczytacie, ale mówią, że nawet u ludzi bardzo starych, a w Ameryce te ludzie jak mają 105-115 lat, to jeszcze bardzo są aktywni. Dlaczego? Dlatego, że mózg, uczeni mówią, pływa. Pływa. Co to znaczy, że mózg pływa? To znaczy, że jak będziesz cyferki zapamiętywać i nie bać się tego, to ty jesteś w stanie to jutro pamiętać, pomimo, że masz 115 lat. Dlaczego? Dlatego, że mózg regeneruje się, odświeża się i... Proszę Państwa, jeszcze taka jedna rzecz, że skoro Adam i Ewa, Adam żył 930 lat, Matuzalem 969, ludzie bardzo długo żyli, no to ten mózg, wiadomo, że jeżeli tak długo miał funkcjonować, żyć być, to był zaprojektowany na bardzo długie życie, długie życie. Radio Tok FM, Eurokoncita Ekstra, na wieczność był zaprojektowany. No to więc co tu się uczeni dziwią, że ten mózg taki skomplikowany jest? On pływa. No, może takie moherowe wczoraj poprzychodziły do tego wielkiego pokoju. Takie młode dziewczyny, taka moja koleżanka, niby młoda, a taka moherowa w sumie, nie taka durnowata. No. Albo ta Magda Ruda mówi też, że dziady, że powypijają jej wino. Ja mówię, no to wszyscy jesteście tacy sami. I włącznie z tym Piotrkiem Rzeczkowskim. No bo tak, klasyfikują się, dzielą. Chcą, żeby jak, wiecie Państwo, ci żebracy, ci wszyscy mocherowi, te dziady mazowieckie, żeby im mniej do stołu, tym lepiej, tak lubią. No i dlatego tak się... dzielą. Następuje klasyfikacja. Raz taki Mateuszek Goworek spod Wilanowa przyszedł na wernisaż, wchodzi, a ten Piotrek Rzeczkowski mówi, o lumpy. I jemu się tak przykro zrobiło, że chciał mu przypierniczyć, mówi w ryj, tej świni trzeba dać w ryj. Ale on mi to tak cicho powiedział, bo to ten Mateuszek Goworek, to wcale nie widać po nim, że on jest taki agresywny, ale on ma jakąś padaczkę, kleptomanię i schizofrenię, że jakby przypierniczył temu Rzeczkowskiemu, to by on się po prostu nie pozbierał. Ale ja powiem temu Rzeczkowskiemu kiedyś, żeby on tak jak z tą Kryśką z Bylut tam coś spółkuje słownie, żeby no, liczył się ze słowami, bo mówi tak, o, ta ani ta to lump. Ten to lump. No i na nitę nawet ta Kryśka z Bylut w galerii Izba Rzemieślnicza. Już ta Kryśkę to chyba wywalą, bo tam do czterech dyrektorów dotarło, że ona jest niepożądaną osobą, jeżeli chodzi o prowadzenie galerii. W ogóle na tym się nie zna. I ludzi po prostu ośmiesza przy wszystkich. Tego się nie robi. No, trzeba mieć, ale jaki to tupet trzeba mieć? Jaki to ta dziaduwa katolicka musi mieć tupet, Państwo? Zobacz, że jest Anita i ona przy ludziach mówi, proszę być, proszę być. To po pierwsze, po drugie wzywa straże miejscowe z budynku. Po trzecie, skoro to nie działa, nie funkcjonuje, to trzeba paluszkiem przepchnąć to jakoś z prawej na lewą, proszę Państwa, albo
na policję zadzwonić i to też zrobiła na policję. Także wejdźmy tutaj, rozkręćmy się jeszcze troszeczkę, pokręćmy się na górze, nad samą tą biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, to Państwo będziecie mieć piękny obraz całości, że jesteśmy w Warszawie, że jesteśmy nad Wisłą u Moherów, a dzisiaj, że jest w naszym radiu, to FM Eurokoncita Extra, 6 już września 2015 roku. Także proszę być z nami tylko i będziecie już wszędzie. No wystarczy, wiecie Państwo, jak poznacie tajniki Pisma Świętego, poznacie tajniki Biblii, to przecież w Biblii jest kompendium wiedzy, wszystkiego, cała mądrość. O, i tu już widzisz Pałac Kultury Stalina i Lenina. I to niebo takie jakby przedstawiające ugrozę Triecej Mirawoj wojny. Także proszę Państwa, oto cała Wisła, może nie cała, ale z tego punktu widzenia to i tak spory kawałek, prawda? Że prawie cała Wisła. Proszę bardzo, włącznie z Pałacem Kultury Stalina i Lenina mamy całe centrum Warszawy. No i tam nad tym pałacem, proszę Państwa, Kultury Stalina i Lenina, na jakiejś linie powiesili jakąś taką platformę, że tam gdzieś może ktoś coś z mikrofonu nadaje. Teraz też Rydzyk gdzieś w jakimś mieście był. Aha, w Częstochowie tej waszej, no bo tu Polska, Częstochowa. I on gdzieś na jakiejś platformie jechał przez mikrofon, mówił z siebie, idioty, robił takiego Boga jakiegoś, że coś przez mikrofon. On mówi i wszyscy na ulicy go słyszą, a on mówi, a to tak. Tak, to nasza pani, jakaś parafianka, to nasza, tak, tak. I on tak pozdrawiał ludzi z samochodu pewnie, tak samo jak tutaj nad pałacem, mówię, że koło pałacu wieczorem wisiało. No dzisiaj, nie wiem, czy oni to zdjęli, to gówno, bo to jak w Londynie, w Anglii wymyślono jakiś taki dron jednozałogowy, bo to wiecie Państwo, dron to bez człowieka, nie? Bez załogi, a tutaj ten dron w Anglii, to jakiś człowiek jest, ja wiem, czy on jest jakiś nienormalny, czy on się nie boi, to przecież niebezpieczne. Każdy helikopter jest niebezpieczny, każdy samolot jest niebezpieczny, a że on tam jest jako jednoosobowa załoga, no i dobrze. To, proszę Państwa, wszystko to są badania, wszystko to są próby. Tutaj na świecie nie ma nic pewnego. Przecież Państwo widzą, że i tak to życie szybko się kończy. Człowiek ile? Miarą naszych lat jest 70, 80, mówi Biblia, mówi Pismo Święte, a reszta to jest marność nad marnościami. Dlatego też proszę też oglądać i słuchać tej pieśni Życie jest marnością. No to wystarczy wejść Felicja Boska. Felicja Boska. No, życie jest marnością. A ty jesteś jak róży kwiat, znikasz mając 70 lat. Tam widzimy na Pradze północ Florian. To jest parafia warszawska, polska, katolicka, strażaków. No i tam ten Hozer, biskup cały taki, nie Hozer, tylko też taki kontrowersyjny proboszcz jest w tej parafii z Włoch. No dość długo się trzyma. Proszę Państwa, no i tutaj mamy cały ten ogród, też Państwo zobaczą tam. Nie wiem, czy tam są wyjścia, jakieś przejścia. Tam były z tamtej strony płoty, płot, także jedna wielka rewelacja. Państwo zobaczą, można tu siedzieć, można tutaj wypoczywać. Sporo miejsca. I co jeszcze widać? Widać Stadion Narodowy, o którym tutaj też te różańce po tysiąckroć, że tak powiem, klepią, trzepią. Proszę Państwa, i ten papież, i ten wasz papież, wasz Bora Murzyn. Także aż w RDC śmiech zrobił.